Zrzeszający podcast Pegaza. Dzień dobry. Jak zwykle w naszym jazzującym podcaście witają Państwa Renata Łazor i Mateusz Cegiełka. Każdego roku kwiecień to miesiąc, w którym zawsze gra muzyka jazzowa. Bo to właśnie w kwietniu na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Jazzu. Wspaniała idea, dzięki której łączą się narody i pokolenia. W tym roku Międzynarodowy Dzień Jazzu celebrować będziemy szczególnie we wtorek, 30 kwietnia. W Polsce i na całym świecie zostanie ten dzień uczczony specjalnymi wydarzeniami, takimi jak koncerty, festiwale, wystawy, czy też specjalnymi programami edukacyjnymi. Zanim jednak zapoznamy Państwa z programem obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu w naszym mieście, chwila wspomnień. Otóż 23 kwietnia 1969 roku odszedł Krzysztof Komeda, geniusz jazzu. Jeden z najwybitniejszych polskich jazzmenów i kompozytorów muzyki filmowej. Pianista, pionier jazzu nowoczesnego w Polsce. Jako muzyk jazzowy wywarł istotny wpływ na ukształtowanie się oryginalnego stylu określanego jako Polska Szkoła Jazzu, który już po tragicznej śmierci artysty miał wpływ na rozwój międzynarodowej sceny jazzowej, zwłaszcza awangardy lat 70. XX wieku, skupionej wokół wydawnictwa ECM. Najczęściej występował z własnym sekstetem, założonym w 1956 roku. Był objawieniem polskiej sceny jazzowej i kompozytorem filmowym, który olśnił Hollywood. Gdyby nie przedwczesna śmierć, mógłby zostać jednym z gigantów muzyki filmowej. Krzysztof Komeda napisał muzykę do 65 filmów. Jednym z nich był film Dziecko Rozmary w reżyserii Romana Polańskiego. Wspominając Komedę w 55. rocznicę jego śmierci, posłuchajmy jego ilustracji muzycznej do tego filmu, która była motywem przewodnim. Ten motyw przewodni to kołysanka Rozemary. Zanim jednak posłuchamy kołysanki, Reniu, pamiętasz 8 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy nasze jazzowanie w ramach klubu jazzowego, pierwszy nasz koncert, pierwsze nasze spotkanie klubowe było właśnie poświęcone wielkiemu geniuszowi właśnie Komedzie. Pamiętasz, kto przyjechał specjalnie na to spotkanie? Tak, pamiętam. To był Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej. No, spotkanie było cudowne. Mieliśmy wtedy i film, i książkę, którą promował właśnie Tomasz Lach, a przy okazji przywiózł grafiki z Krzysztofem Komedą, które zostawił na własność Ośrodkowi Kultury. Ale przejdźmy do muzyki. Kołysanka Rozemary. W wykonaniu zespołu Tomasz Stańko Septet. Thank you.
Ale wracajmy do informacji na temat obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu. Proklamowane na konferencji generalnej UNESCO w 2011 roku Międzynarodowy Dzień Jazzu obchodzony będzie tym razem po raz 13. Celem ustanowienia tego święta było i jest uznanie dla sztuki jazzu oraz jego przedstawicieli, którzy poprzez swoją muzykę i cudowne improwizacje dają ludziom radość. Poza tym, w związku z tym, że to święto zostało ustanowione przez UNESCO, jego rolą jest również podniesienie świadomości społeczności na temat znaczenia jazzu jako środka edukacji służącego umacnianiu pokoju, jedności, dialogu i współpracy między narodami. No i jeszcze muzyka jazzowa przemawia językiem wolności i zrozumiała jest w każdej kulturze. Dąży do budowy pomostów między kulturami i społeczeństwami poprzez dialog i porozumienie. Jazz jest siłą, która w przeszłości przyczyniła się do wprowadzenia pozytywnych przemian i transformacji społecznych i nadal taką siłą pozostaje. Dlatego też UNESCO proklamowało Międzynarodowy Dzień Jazzu. W tym roku gospodarzem Światowego Koncertu Gwiazd Jazzu będzie miasto Tanger w Maroku. Taki globalny koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu jest już organizowany od 13 lat. Dyrektorem artystycznym tegorocznego koncertu w Tangerze będzie gwiazda światowej sławy, pianista Herbie Hancock. Globalny koncert będzie transmitowany na YouTubie, na Facebooku i na oficjalnym kanale Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zatem może warto teraz posłuchać jednej z kompozycji inicjatora tego święta jazzu, ambasadora dobrej woli UNESCO, Herbie Hancocka. Przed Wami Herbie Hancock i jego Cantaloupe Island.
Klub jazzowy Pegas i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury tradycyjnie jak co roku będą celebrować Międzynarodowy Dzień Jazzu w Dzierżoniowie. Jednak w tym roku ze względu na remont rynku nie będzie parady ulicznej w stylu nowoorleańskim. Odbędzie się natomiast jeszcze jeden dodatkowy koncert z okazji Święta Jazzu. Na ten koncert w poniedziałek 29 kwietnia zostali zaproszeni uczniowie dzierżoniowskich szkół średnich. Organizacja tego edukacyjnego, w pewnym sensie koncertu jazzowego, była możliwa dzięki współpracy ze starostwem powiatu dzierżoniowskiego. A gwiazdą tego koncertu będzie zespół Robert Gawron Banjo Rack. Koncert będzie przepełniony bluesową melancholią, ale nie zabraknie w nim pełnych energii dixielandowych standardów. Przeniesie młodych słuchaczy w klimat Nowego Orleanu początków ery jazzu. W programie usłyszymy najsłynniejsze evergreeny lat 20. i 30. XX wieku. Niezapomniane przeboje Louisa Armstronga, Glenna Millera, Duke'a Ellingtona czy Franka Sinatry. Zespół The Banjo Rack tworzą Robert Gawron, banjo, Waldemar Rakowski, klarnet i saksofon oraz Tomasz Wilczyński, kontrabas. We wtorek natomiast, 30 kwietnia, Klub Jazzowy Pegas i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zapraszają w ramach celebracji Międzynarodowego Dnia Jazzu w Dzierżoniowie na koncert zespołu wyjątkowego, na koncert zespołu Przemysław Strączek Quartet. Koncert odbędzie się w sali koncertowej Doku o godzinie 19. Zespół wystąpi w następującym składzie. Przemysław Strączek – gitara, Marcin Kaletka – saksofony, Piotr Narajowski – kontrabas, Patryk Dobosz – perkusja. Dziennikarz Dionizy Piątkowski, twórca Era Jazz Festival, tak pisał o Przemysławie Strączku. Wśród licznej rzeszy polskich gitarzystów jazzowych Przemysław Strączek jest doskonałym przykładem kreacji własnej sztuki poprzez niezwykłą konsekwencję oraz, co chyba oczywiste, także i talent. Gitarowa wirtuozeria jazzowa wymaga innej formuły niż tylko zgrabnego i poprawnego grania, a Przemysław Strączek uchwycił w swojej muzyce zarówno magię jazzowej improwizacji, jak i motorykę jazzowego brzmienia. A redaktor Marek Romański w magazynie muzycznym Jazz Forum tak opisał swoje muzyczne wrażenia z koncertu tego zespołu. Lider nie jest muzykiem, który stara się dominować. Często tylko gra harmonicznie i to w sposób bardzo subtelny, pozwalając Marcinowi Kaletce pokazanie całej skali swojego talentu. Kiedy jednak zabiera głos, okazuje się jednym z najlepszych naszych gitarzystów. Gra z uczuciem, melodycznie, jego partie zostają w pamięci. Całości dopełnia wrażliwa, sprzężona z resztą instrumentów i czujnie reagująca sekcja rytmiczna. Posłuchajmy zresztą sami. Oto Przemysław Strączek Quartet w utworze Drzewo Figowe. Thank you.
Thank you.
Thank you.
No i przyszła pora na złożenie tradycyjnych, jazzujących podziękowań naszym sponsorom za wsparcie finansowe obchodów Dnia Jazzu w naszym mieście. W tym dwóch koncertów zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. A naszymi sponsorami są Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie oraz firma M-Camp, Centrum Kempingowe w Dzierżoniowie. Nasi sponsorzy wspierają organizację jazzowych koncertów z sympatii do tego gatunku, bo jazz ma wiele kolorów i potrafi dać dużo pozytywnych emocji. Bardzo serdecznie im za to wsparcie dziękujemy. Wszystkich, którzy nas teraz słuchają, chcielibyśmy zachęcić do włączenia się do ogólnoświatowej akcji na rzecz jazzu i do uczestnictwa w dzierżoniowskim koncercie. Wyrażamy nadzieję, że obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu staną się pretekstem do szerszego kontaktu ze sztuką jazzu. A bilety na wtorkowy koncert zespołu Przemysław Strączek Quartet są jak zawsze do nabycia w kasie DOK, na naszej stronie internetowej oraz w biletomacie. Cena to 55 zł w przedsprzedaży oraz 75 zł w dniu koncertu. I to by było na tyle w tym jazzującym podcaście. Do zobaczenia na świątecznym koncercie w DOK-u. Mówią Państwu Renata Łazor i Mateusz Cegiełka. I niech jazz będzie z Wami. A już naprawdę na zakończenie zapraszamy do wysłuchania jeszcze jednego utworu ambasadora i dyrektora obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Jazzu. Przed Państwem Herbie Hancock i Watermelon Man.